Halo zusammen, liebe Freunde und moin! Cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele, witam i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Heute ist Freitag, der 21. Oktober. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten. Dziękuję wam bardzo, że odwiedzacie ten kanał. Erzeugerpreise steigen in Deutschland, rosną w Niemczech ceny producenckie. EU begrenzt Energiepreise, Unia Europejska ogranicza ceny energii. Das sind unter anderem Themen für heute. Wir legen los! Business Insider berichtet, deutsche Unternehmen liefern Russland jeden Monat immer noch Waren für 1,1 Milliarden Euro. Business Insider pisze o tym, że niemieckie firmy nadal zaopatrują Rosję w towary o wartości 1,1 miliarda euro miesięcznie. Einbruch der Nachfrage, höhere Energiepreise, DIW-Chef erwartet Insolvenzwelle bei Unternehmen. Ostrzeżenia Instytutu DIW. Tutaj Instytut spodziewa się fali niewypłacalności wśród firm, chodzi o spadek popytu, wyższe ceny energii przede wszystkim. Und Förderbank KfW erwartet drastischen Rückgang der Investitionen in Deutschland. Natomiast Bank KfW spodziewa się drastycznego spadku inwestycji w Niemczech. Bank KfW to jest ten bank rządowy, który rozdziela pieniądze, które są często kredytami dla firm, różnego rodzaju pomocami lub też środkami mającymi na celu właśnie rozwój przedsiębiorstw i firm. Gut, weiter. Früher Indikator für Inflation, Erzeugerpreise im September erneut um 45,8% gestiegen, berichtet der Spiegel. Auch Business Insider schreibt, die Erzeugerpreise in Deutschland steigen im Rekordtempo. Różne media słuchajcie piszą o tym, że ceny producenckie wzrosły we wrześniu w Niemczech o 45,8%. Dlaczego te ceny są tak ważne? A to dlatego, że te ceny uważa się za taki wczesny wskaźnik inflacji. To znaczy, że prawdopodobnie inflacja w Niemczech jeszcze będzie rosła. Uniper benötigt wohl weitere 40 Milliarden Euro, berichtet der Spiegel. Spiegel dalej pisze o tym, że firma Uniper, wiecie, to jest ta firma, która ma długi, która handluje gazem, potrzebuje kolejnych 40 miliardów euro. Und RBB-Berechnungen von Experten, Gasverbrauch liegt deutlich unter Vorjahresniveau, aber noch nicht tief genug. Natomiast RBB pisze o tym, że zużycie gazu w Niemczech jest mniejsze w porównaniu z poprzednim rokiem, analogicznym okresem roku poprzedniego, ale jeszcze nie jest wystarczająco niskie, także jeszcze trzeba, słuchajcie, oszczędzać. Und wir haben auch hier EU-Vergleich i mamy też porównanie w skali Unii Europejskiej. Deutschland spart weniger Gas als andere EU-Länder, Schweden und Niederlande sind vorne. No i tutaj wychodzi na to, że Niemcy... W Niemczech nie oszczędzamy tak dużo gazu jak w innych krajach Unii Europejskiej. Szwecja i Holandia są tutaj, mają, że tak powiem, przodują w tym oszczędzaniu. Gut, aber wir haben Einigung in Brüssel, Einigung auf Begrenzung der Energiepreise bei der EU, bei dem EU-Gipfel in Brüssel, berichtet die Tagesschau, tej Tagesschau sprawozdanie o tym, że Unia Europejska zgodziła się na ograniczenie cen energii na szczycie w Brukseli. Zapraszam na materiał Tagesschau. Einigung bei EU-Gipfel in Brüssel. Laut EU-Ratspräsident Michel werden nun Maßnahmen zur Begrenzung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen erarbeitet. Nach Angaben von Kanzler Scholz verständigten sich die Staats- und Regierungschefs auf gemeinsame Gaseinkäufe. Auch an einem vorübergehenden Preisdeckel soll gearbeitet werden. Weitere Themen. Windkraftausbau am Land stagniert. Mamy tutaj ekspansję lądowej energetyki wiatrowej, która ulega stagnacji w Niemczech, czyli nic się nie dzieje. Und Griechenland will Deutschland Windstrom liefern. Die Regierung in Athen arbeitet an einem neuen Geschäftsmodell für die griechische Wirtschaft. I rząd w Atenach, słuchajcie, pracuje nad nowym modelem biznesowym dla greckiej gospodarki. No i między innymi wpadli na to, że mogliby sprzedawać teraz Niemcom energię wiatrową. Rozmowy trwają, zobaczymy. Gut, der Hafenaufstand in Hamburg. China will sich in den Hamburger Hafen einkaufen. 6 Bundesministerien sind dagegen, doch Kanzler Scholz will den Deal offenbar durchdrücken, schreibt der Spiegel. Spiegel pisze o tym, że mamy tutaj spór, jeżeli chodzi o port w Hamburgu. Chińczycy chcą się wkupić w ten port, kawałek portu chcą kupić. 6 ministerstw federalnych jest przeciwko temu pomysłowi, ale kanclerz Scholz chce jakby przeforsować tą umowę. Tutaj rozmowy trwają. Ja mam ostatnie wiadomości, które mówią o tym, że Hamburg jako miasto jednak chyba nie zgodzi się na kupno tego portu. Jestem ciekaw, co
w weekend albo w poniedziałek na ten temat będą pisały media, gazety. Cool, Business Insider weiter. Wir bleiben beim Thema China. China in der Krise. Die Führung verheimlicht Wirtschaftsdaten, denn das Wachstum fällt hinter die Konkurrenten in Asien zurück. Business Insider tutaj pisze o tym, że Chiny są w kryzysie, że przywódcy Chin ukrywają dane gospodarcze, ponieważ wzrost nie wypada na tyle dobrze na tle konkurencji w Azji przede wszystkim. Weiter, Benzin wird billiger in Deutschland, der Dieselpreis steigt dagegen immer weiter. Mamy teraz tańszą benzynę w chwili obecnej w Niemczech, natomiast cena oleju napędowego rośnie. Und interessante Info, Porsche investiert in E-Bikes. Porsche will den Fahrradmarkt aufmischen. Schreibt der Spiegel pisze o tym, że Porsche tutaj inwestuje w e-bike, czyli rowery elektryczne i chce teraz zamieszać właśnie na rynku rowerków. Zobaczymy, czy Porsche się uda. Gut, dann, jetzt haben wir noch Informationen aus Guben. Super. RBB, erster Spatenstich für Millionenprojekt. Bifi-Hersteller beginnt mit Bau von Produktionshalle in Guben. Gubin, miasto przygraniczne. Der Bürgermeister spricht von einer Sogwirkung. Dlaczego o tym mówię? Bo tutaj burmistrz Guben mówi o tym, że teraz najnowsze tutaj inwestycje w mieście będą miały efekt przyciągania i patrzy bardzo mocno w kierunku polskich pracowników. Bifi otwiera halę produkcyjną, czyli produkcja kiełbasek i przekąsek. No i najwyraźniej właśnie miasto Guben chce ściągnąć też między innymi pracowników z Polski. Und wir gucken jetzt noch in Richtung Polen, a w kierunku Polski to my jeszcze sobie spojrzymy. Die Zeit berichtet, polnischer Regierungschef nennt deutsche Energiepolitik Fiasko. Das billige russische Gas sei ein Fluch für ganz Europa, sagte Morawiecki. Zeit zituje Mateusza Morawieckiego, który nazwał niemiecką politykę energetyczną fiaskiem i powiedział, że ten tani rosyjski gaz jest przekleństwem dla całej Europy. Und wir haben noch Info, erfolgreicher Test der Gaspipeline zwischen Litauen und Polen, IWR.de. Portal IWR.de pisze tutaj o tym, że udał się test gazociągu pomiędzy Polską i Litwą, także ten gazociąg prawdopodobnie niedługo zostanie oddany do użytku. Das war's für heute, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Freitag und einen guten Start in das wohlverdiente Wochenende. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.